Siema. Słuchajcie, idziemy na pilates. W ogóle jaka jestem sportowa. Ja nie cierpię leginsów. Nienawidzę leginsów, ale na pewno się wygodniej w nich ćwiczę niż w dresach. Ja aż tak się nie pocimy. Ja mam problem z siłownią taki, że mnie jakoś ona stresuje. Ilość ludzi tam, facetów. Ja trochę nie wiem, co tam zrobić ze sobą, jak nie mam jakiegoś trenera. W ogóle to też jakoś zawsze zabierało mi strasznie dużo czasu w ciągu dnia, a chciałabym ćwiczyć. Żeby mieć kratę na brzuchu, w sumie to jest mój goal. Ja nie mam za dużych wymagań, ja nie chcę mieć rozbudowanych mięśni. Ja nie potrzebuję jakiejś wielkiej pupy. Ja bym chciała mieć taką smukłą sylwetkę z zarysem mięśni, o proszę. I wytłumaczone elegancko, wszyscy rozumiemy. Więc ogarnęłam, że istnieje takie coś jak pilates i się zapisałam. I powiem wam, że do tej pory chyba jest to najfajniejszy sport, jaki uprawiałam. Bo ja jako dzieciak to naprawdę wiele sportów tam robiłam, ale jakoś to ze mną nie zostało. Siłownią to mam takie love-hate relationship. Potrafiłam chodzić na przykład 3 miesiące cały czas, potem nie chodzić, potem znowu chodzić 3 miesiące cały czas. Potem pół roku nie chodzić. I nigdy nie miałam takiego czegoś, że się wbiłam w taki tryb, że za każdym razem jak wstawałam i szłam na tą siłownię, to miałam takie: o Jezu, super, idę na siłownię. Nigdy coś takiego mi nie towarzyszyło. Więc to chyba nie jest coś dla mnie. Chodziłam na tańce i tańce są super, tylko one nie są wysiłkowe aż tak. To jest bardziej, mam wrażenie, cardio, a ja nie potrzebuję chudnąć. W sensie moim goalem to nie jest chudnięcie. Przed chwilą wam w sumie powiedziałam, co chcę. Na tańce też będę chodzić, tylko tak obocznie, mogę tak powiedzieć. Bardziej chcę się skupić na tym pilatesie i faktycznie pocisnąć przez 3 miesiące, zobaczyć, czy moje ciało się jakoś znacząco zmieni. To będą moje czwarte zajęcia i udało mi się przekonać na nie Olę. Do tej pory chodziłam sama, ale zagadałam do mojej Aleksandry, czy nie chciałaby ze mną się przejść, zobaczyć, bo w sumie to jest fajny vibe'ik, to jest bardzo takie kobiece, są tam same dziewczyny, w ogóle super atmosfera. Ja planuję 3 razy w tygodniu sobie ćwiczyć, żeby szybciej mieć efekty. No i też sobie robię na te treningi taki mega delikatny make-up, jak widzicie. Możecie się zainspirować, jak chodzicie na siłkę, czy właśnie na jakieś takie zajęcia i nie chcecie wyglądać, jakbyście dopiero wstały. No to brewki wyczesujemy, bronzer, róż, trochę rozświetlacze też nakładam na policzki i na nosek. Podkręcam rzęsy i to tak naprawdę będzie done. To mi nie wiem, ile zajęło, 5-10 minut. Jeszcze gadam w trakcie, więc może trochę więcej. I w końcu jestem happy, bo od paru miesięcy myślałam o tym, żeby zacząć coś ćwiczyć. Teraz zauważyłam, jak to lustro jest uwalone, musicie mi wybaczyć. Ostatni odcinek, w którym sprzątałam mieszkanie, nie obejmował mycie luster. Make-up, no make-up. Mamy to. Elegancko. Moim największym lękiem zawsze jest to, że ja nie znajdę miejsca do parkowania, więc wyjeżdżam o wiele, wiele wcześniej, bo wolę być za wcześnie niż za późno. Ostatnio do tego doszłam, bo się już tyle razy zaczęłam spóźniać na spotkanie, że było mi po prostu głupio. Jezu! 9:10. Wstałam o 8, ale trochę się poopierdzielałam. Nie wiedziałam, jak sformatować kartę, bo jestem durna. A był aparat zawalony, także to robiłam przez 15 minut. To mi też dużo czasu zjadło. Mi się nie chcę na miejscu przebierać, rozbierać, więc ja po prostu robię taktykę. Ubieram pod ubranko strój do ćwiczeń. G. Jezu. Dobra, jakieś skiety. Weźmiemy te jakieś długie, bo one fajnie wyglądają na leginsach. Dobra, teraz ja mam wizję na dzisiejszy outfit. Oczywiście mamy tutaj naszą serduszkową pościel. Nie wiem, czy wiecie, że jestem współwłaścicielem Invelo. Dobra, no dobra. No dobra, mamy wszystko. Wyglądam, o Jezu. Fajnie. Brudne forsy to jest zawsze dobry wybór do każdej stylówki. Podnieśmy cię, biedaku. Zapraszam. Nie no, powiem wam, że ta pogoda dzisiaj to jest jakiś żart. Trochę smutno, jak jest tak szaro, co? Ja jestem walnięta, nie? Ja nienawidzę jeździć do centrum. Jest coraz mniej miejsc parkingowych, mam wrażenie. Ostatnio na Poznańskiej wyburzyli parking na rzecz tego, żeby posadzić tam parę drzewek i zrobić ławki. Nie wiem, z jednej strony spoko, żeby ludzie się nie przemieszczali samochodami, a z drugiej strony na rowerze w taką pogodę ja bym umarła chyba. Wiecie, że specjalnie naładowałam 3 baterie tylko po to, żeby teraz ich zapomnieć. Mam nadzieję, że mi nie padnie kamera.
Obczajcie, jaka zajebista mgła jest. Jezu, tyle stresu, że nie zaparkuję, a jest pełno wolnych miejsc. Ja ogólnie niestety jestem taka, że kurczę, zakładam dużo rzeczy pesymistycznie. Z jednej strony to spoko, bo zawsze jest opcja pozytywnie się rozczarować, albo nie rozczarować się bardziej, bo przecież zakładaliśmy, że jest negatywnie. Ale z drugiej strony strasznie męczy mnie to, że jestem zazwyczaj właśnie nastawiona do wszystkiego trochę źle. No to jest taki trochę mój problem, nie? Nad tym trzeba pracować, to trzeba zmienić, bo nie chcę być tak negatywną osobą. Dzisiaj to był jakiś szczyt mojego wysiłku. Całe nogi mi się trzęsą, więc pora na zjedzenie czegoś dobrego. Jesteśmy z Aleksandrą w Być Może. I w sumie nie mam nic więcej do powiedzenia. Zobaczcie, co dobrego zamówiłam. Zimno. Chyba robią mi się zajady. Albo jeden zajad. Za to nie lubię jesieni, bo ja jestem bardzo podatna na... Czy bardzo podatna? Miałam opryszczkę, więc już do końca życia będę miała opryszczkę. Więc mamy tak. Witamina B do łykania. Akurat nie na zajadę, ale kupiłam piankę. Myję nią codziennie rano buzię. Na mój trądzik, który też mi w ogóle nawraca, widzę teraz. Maść na zajady. No i mamy cetafil, którym myję wieczorem buzię z kolei. W ogóle ja zauważyłam taką zależność, u mnie to się bardzo często dzieje, że mi nawraca trądzik, jak jest zmiana pogody, taka nagła. Jutro ma być ile? No dla mnie to jest niepoważne, co nie? Jutro ma być 20 stopni. Jedziemy na chatę, bo mamy już 12:09. Zrezygnowałam z jednej rzeczy, ponieważ mam zaproszenie na dwie imprezy halloweenowe i chciałam dokupić po prostu akcesoria, jednak zamówiłam je przez internet, mają przyjść na dzień przed imprezą, więc ja się modlę naprawdę, żeby to mi przyszło, żeby nic się nie opóźniło. Jeżeli się opóźni, to będę się martwić dzień przed imprezą. Słuchajcie, znalazłam taki kapelutek. Podoba ci się? Szkoda, że nie mamy takiego kapelusza dla harbucha. A, ty już się wyginasz. Poddaj się. Pierwszą bibę. Idę z kolegą i będziemy faceci w czerni. I tak, żebym wymyśliła, tak naprawdę podwaliłam z TikToka. Jakby to nie jest mega skomplikowany strój, bo mam już tutaj pomysł na to, żeby jak najwięcej wykorzystać po prostu moich rzeczy zamiast kupować. Mamy koszulę, będzie koszula. Mamy taką marynarkę. Pomyślałam, że wezmę taką krótką marynarkę, ona będzie sexy. Do tego spódniczkę czarną. Ostatnio nawet kupiłam drugą, bo mam jedną podobną. Są takie spódniczko-spodnie. No i walnę do tego wysokie białe skarpetki oraz mokasyny. Do tego uliżemy koczka. Będą te oksy. No i co? No i mam ten pistolet. Oprócz tego myślałam, żeby jeszcze ogarnąć jakieś latarki takie. Jeszcze zrobić nam takie identyfikatory. Zamówiłam takie ufoludy, już wam pokazuję. Takie dwa dmuchane potwory oraz takie plastiki. No mam nadzieję, że to dojdzie na czas. Pokazuję, że dostawa będzie 20... Okej, dobra. Zmieniło się z 26 na 27. Mam nadzieję, że to się nie opóźni bardziej. Jeżeli nie przyjdzie do tego 27 rano, to w takim razie cały 27 to będzie jeżdżenie po Warszawie i szukanie gdzieś ufoluda, a w papierniczym znajdę te identyfikatory. No ale w razie czego, żeby się zabezpieczyć, wzięłam takie coś, takie ludki, bo to jedyne, co było w sklepie, w którym byłam. Dzień później mamy kolejną imprezę, no i tutaj już jak zobaczyłam ten kapelusz, to stwierdziłam, że będę Barbie. To już poleciałam na łatwiznę, bo stwierdziłam, że nie chcę wydawać jakoś bardzo dużo siana na te rzeczy, bo i tak to nakładam raz w życiu i nigdy więcej. A do tego będzie mi pasować... Mam pytanie teraz, gdzie to jest? Dobre pytanie. Pokażę wam na zdjęciu, bo znajdę tego teraz. Nie chcę mi się teraz grzebać. Barbie miała taką sukienkę. A ja w mojej szafie gdzieś mam taką. I pomyślałam, że do tego ten kapelutek. Włoski pokręcimy, zrobimy jakiś fajny makijaż, dużo cekinów na buźkę. No i będę Barbie, nie? Potem mam iść do jakiegoś klubu, więc spoko. Ostatnio miałam jednego z moich kasów życia, także już od tygodnia nie tknęłam alkoholu. W ogóle, jak to brzmi, od tygodnia nie piję. Jakby to był jakiś wyczyn. No chodź, pokaż się nam. Jesteś największym słodziakiem i największą gwiazdą Harbula. Koty to mają życie, co? Nie wiem, czy wy też macie takie poczucie, ale istnieją spodnie do siedzenia i spodnie do stania. Te, które mam na sobie, są spodniami do stania, szczególnie, że pod spodem są leginsy, które mi spłaszczają mega brzuch, bo mają mega mocną gumę. Ja robię tak, a potem nagrywam wam film, w którym mówię: cały czas jest bałagan w moim mieszkaniu, to jest niekończąca się impreza. Zanim zabiorę się ze sprzątaniem, muszę sprawdzić pocztę, bo widziałam, że weszło parę współprac. Potencjalnych współprac oczywiście, jeszcze nic nie jest zaakceptowane, ale jestem ciekawa, jakie marki się do mnie zgłosiły. Idę dzisiaj wieczorem na basen i przede mną mega ciężka robota, a mianowicie ogolenie nóg. Ja tak gadam o niczym, nie? Ja uwielbiam ten vibe. Co tam, pupko?
Ja mam problem z tymi dźwiękami z TikToka. Wystarczy, że z rana mi parę razy polecą i potem cały dzień mam w głowie czy jakąś piosenkę, czy jakiś tekst i dzisiaj cały dzień myślę o tej firmie z warzywozem. Nagrałam przed chwilą to wszystko, tylko że miałam wyłączony mikrofon. W każdym razie mamy już 16 prawie. Posiedziałam teraz, zmontowałam film w sumie do tej pory, do której widzieliście przed chwilą. On jest jeszcze bardziej bez sensu niż ten poprzedni. Ale to jest chyba format, który lubię robić. To jest takie Insta Story, tylko że na YouTubie. Słuchajcie, zaraz wyjdzie, że w ogóle moje dni, każdy mój dzień wygląda tak, że ja nic dosłownie nie robię. Że mam dzień sprzątania. Moja praca jest bardzo taka okresowa, jeżeli mogę tak powiedzieć. Albo mam cały tydzień zapierdzielu, że nie wiem po prostu gdzie co wcisnąć, bo jeżdżę od miejsca do miejsca. Albo mam taki tydzień, w którym robię nic. Nie no, ten vlog byłby ciekawszy, gdybym zabrała ze sobą kamerę do Wrocławia, ale ja myślę zawsze po fakcie. Ale chcę wam też pokazywać, jak wyglądają na przykład moje przygotowania do eventu, wyglądają moje sesje zdjęciowe, czy robienie jakiejś współpracy. Po prostu takie moje życie od tej drugiej strony. Mówię, ale muszę mieć po prostu ten czas, gdzie mam sporo pracy. Choć dzisiaj akurat jest luźniej. Zawsze znajdę sobie jakieś zajęcie, zawsze takie dni wykorzystuję chociażby na sprzątanie, jak już zauważyliście. Ogólnie robienie takich rzeczy może dla siebie, tak jak na przykład montowanie tego filmu. Ale wróciłam wczoraj z tego Wrocławia i mam rozkminę. Mamy łazanki i mamy pomidorówę. I chyba zjem łazanki. Dobra, mam vibe na obejrzenie czegoś, tylko że jest taka pogoda za oknem. W ogóle mi jest zimno cały czas, łażę w bluzie, w dresach. Pada. Minęło ile? Minęło 1,5 godziny. Odkąd gadałam do was wcześniej, co to jest? Ja cię byłam w Rossmanie. W końcu będzie ładnie pachniało w tym mieszkaniu.